Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera wam bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. I dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej łobuzie, degeneracie, który skradł każdemu fanowi totalnej porażki serce. Przynajmniej można powiedzieć większości fandomu. A mianowicie mówimy dzisiaj Don Kono, największego łobuza w całej serii, że tak to nazwę. Więc słowem wstępu, na początku zadajmy sobie pytanie, kim jest Duncan? Jest to typowy łobuz i buntownik, co najwyraźniej kręci inne uczestniczki. Ponieważ został złoty medalistą w olimpiadzie lasek, Courtney i Gwen. Lubi się znęcać nad słabszymi. W drugim sezonie znęcał się oczywiście na Karolcie za wyrzucenie Courtney z pierwszego sezonu. Robi niewybredne kawały, lubi kraść, rozbiera na części pierwsze rowery i samochody raz podpala, za co oczywiście trafi do poprawczaka. Ogólnie jest to moja ulubiona postać, dlatego że pokazuje, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Jak ktoś go za przeproszeniem w kurwi i to nie byle jak, to potrafi odzieczyć się za wioską do takiego stopnia, że nie jednemu w pięty by zaszło. Niejednokrotnie pokazywał, że jest sprytny. W pierwszym sezonie wyleciał przez Owena, gdyż Owen zamiast dobiec do mety, to wleciał w taskę pełną pysznych ciasteczek. Bo oczywiście upiekł jeszcze w kacze, sobie upiekł ciastka, ten poczuł oczywiście zapach ciasteczek i zamiast dobiec do temu, żeby zaliczyć wyzwanie, no to Owen wolał, wiadomo, wziąć tacę z ciastkami i no co ja mogę powiedzieć, Danka był mocno na niego wkurwiony i no wręcz zwątpił w Owena w tamtym momencie. Jakby to można nazwać. Z kolei na planie totalnej porażki. Był on finalista, prawie udało mu się wygrać drugi sezon, lecz niestety w Kanadzie. Duncan wygrał, a u nas Bev. Chociaż tutaj mogę powiedzieć, że to nie było najgorsze zakończenie, bo też Bev lubię, ale jednak bardziej, no powiedzmy sobie szczerze, wolę Duncana. A bardzo, że tutaj analizujemy także bardziej polską totalną porażkę, to na planie zajął on drugie miejsce, licząc naszą polską wersję. Choć parę razy się zdarzyło, że był bliski tego, by wylecieć. Na przykład niejednokrotnie do, wiadomo, konflikty z Courtney i tak dalej, wiadomo jak to tam wyglądało. Courtney tam mocno namieszała też na planie totalnie porażki w stosunku do Duncana, to mogę od razu powiedzieć, nie zagłębiał się szczegóły, bo naprawdę jakbym się to zagłębiał, to bym zrobił elaborat na 2 godziny. A co do trzeciego sezonu, to wielkie ech. Pozostawia wiele do życzenia. Głównie Duncana było mało, ale jak już był, to był. On w niewielu odcinkach na początku wyleciał, bo nie chciał oczywiście śpiewać, odczyciły się Chrisowi i z tego powodu odpadł. Później był poszukiwany przez Chrisa. Wrócił po tym 13 odcinku, gdy widzę lody do. Narobił oczywiście dymu, zdradził Courtney z Gwen. Potem chciał pobić Tylera za to, że przykonfidencił. Później pozbył się Tylera, potem chciał wykiwać Alejandro. Po czym został sam wykiwany. I znów w odcinku 21 wleciał na zbity pysk. I tutaj ciekawostka, moi drodzy. Wiecie, że cała jego rodzina to jest policjanci, ja to mówię nie ironicznie, jego rodzina to służe prawa stuprocentowo, więc ciekawie też. Nie jest jednak zły do szpiku kości, świadczy o tym, że to jak głębokie uczucie darzył Courtney w pierwszym, a także drugim sezonie. Chociaż w drugim sezonie, no wiadomo, były konflikty pomiędzy nimi, bo nawet Courtney, taka śmieszna sprawa, dała mu warunki zapisane na 32 stronach co do ich związku, które Duncan miał wykonywać. Oczywiście tego nie wykonał, bo wiadomo dlaczego, no w pewnym momencie Courtney nie mógł po prostu w skrócie wytrzymać. Oraz oczywiście także Gwen w 3, 4 i 5 sezonie i mimo to, że zdradził Courtney, wciąż nie jest zakochany, co w 5 sezonie był zazdrosny o Scotta. I to bardzo mocno, co było też powodem jego zerwania z Gwen. Zazdrość i cały czas pyta ją, czy Courtney coś o nim mówiła. Ponieważ były w jednej drużynie. I co ja mogę na ten temat powiedzieć? Ogólnie patrząc na postać Duncana, na tle całych wszystkich sezonów, jakie wystąpił, bo Duncan ogólnie konkurował w 4 sezonach. Wyspie totalnej porażki, planie totalnej porażki, totalne porażki w trasie, a także Plejadzie Gwiazd. I powiem wam, w pierwszym sezonie
tutaj mogę powiedzieć tak bardziej ogólnikowo, bo mówię, tutaj z grubsza, można powiedzieć, jego postać przedstawiłem. Więc teraz będę oceniał bardziej jego zachowanie na tle całej serii totalnie porażki, bo też nie chcę, żeby materiał wyszedł jakiś gigantyczny, bo powiem wam, no historia Dragana jest na tyle obszerna, że jakbym się rozgadał, to bym nie wyszedł, to mówię, no materiał przynajmniej na jakieś dobre 3 godziny. Więc jeśli chodzi o pierwszy sezon totalnej porażki, Duncan z początku wiadomo był, wiadomo, typowym chuliganem, bo nawet miał reprymendę od Chrisa na sam początek, że gdy będzie odwalał, nie będzie się stosował do regulaminu programu, to szybko go wydali do poprawczaka z powrotem. Potem, można powiedzieć, był, został przydzielony do drużyny wrzeszczących susłów, dogadywał się między innymi z DJ-em, Jeffem, a nawet Owenem. Tutaj można powiedzieć całkiem zgrany team potem tworzyli po, można powiedzieć, rozwiązaniu drużyny, bo był męski sojusz pomiędzy nimi, bardzo fajnie ze sobą działali, chociaż to Owen nie chciał początkowo się do tego sojuszu przyłączyć. No i tutaj mogę wam powiedzieć, mimo że Duncan był takim typowym skurczybykiem, to jednokrotnie pokazywał swoje lepsze strony charakteru, na przykład znalazł na DJ-a królika drugiego, ponieważ przez wypadek, przez to, że Jeff nie przypilował królika DJ-owy, to DJ zgubił królika przez Jeffa. Potem akurat Duncan znalazł dla DJ-a drugiego królika, więc tutaj widać, że Duncan ma bardzo wielkie serce, mimo że lubiał rozrabiać, przedrzeźniać się z różnymi uczestnikami i robił różne rzeczy typu malowanie czaszek i tak dalej. I dokuczanie Haroldowi, które no zaczęło się już praktycznie w pierwszym sezonie, ponieważ no ostrym sosem barbecue oczywiście gacie mu, jakby to można powiedzieć, przyprawił, po czym se ten poparzył, wiadomo, czułe miejsce, co było bardzo śmieszne, to było akurat w 11 odcinku. Co jeszcze było takiego zajebistego w Duncanie w pierwszym sezonie? No, jego relacja z Courtney była taka fajna, on namawiał ją do złych rzeczy, ta z początku nie chciała, potem akurat oni napadli na bufet, jakby to można powiedzieć, ekipy producenckie w 12 odcinku podstawy musztry, co było akurat całkiem zabawne. Potem ją namówił do przestrzeźniania szefa Hatcheta, przez co oczywiście wyleciała z programu i potem no Duncan był z tego powodu no trochę smutny, ale sobie chłop bardzo dobrze radził na tle wszystkich odcinków i dotarł aż do odcinka 23, gdzie wypadł przez Owena i jego manię do żarcia, bo wiecie, zamiast dotknąć totemu, to ten po prostu pożarł tacę z ciastkami. W sensie do tacy nie zeżarł, ale zjadł ciastka, nie? Wiecie, o co chodzi. Potem mamy plan totalnej porażki, gdzie praktycznie Duncan miał relacje bardzo dobre z uczestnikami, no wiadomo, tam z Heather się średnio lubiał. Dokucza non stop Haroldowi, przestrzeźniał się z nim, aczkolwiek w pewnym momencie mieli ze sobą sojusz, gdzie walczyli przeciwko Beth i Courtney, więc tutaj w jednym odcinku mieli dobra sojusz, taki większy, że dopomagali sobie do pewnego momentu, bo oczywiście Duncan chciał robić nadal swoje, chciał troszeczkę tutaj, wiadomo, przypudrować nosa Haroldowi, jak to się kurde mówi, ja to lubię mówić akurat. I de facto też, no, miał bardzo dobre relacje z Gwen, nadal widać było, że można powiedzieć w pewnym momencie, że nawet zostali parą. Oczywiście Courtney była to mocno zazdrosna i potem wybuchały różne konflikty już w drugim sezonie, do takiego momentu, aż Duncan wynajął na Courtney adwokata w pewnym momencie, że w sensie o ten cały konflikt, bo jeszcze pojawiła się kwestia 32 stron zasad związku ze strony Courtney, przez co no Duncan był na nią bardzo zły i w ogólnym rozrachunku Duncan wygrał w Kanadzie, a Beth wygrała w Polsce, bo bardzo dobrze ze sobą rywalizowali do takiego stopnia, że w odcinku 25 na tle wszystkich wyzwań, jakie postawili im Chris i szef Hatchet, był remis. Potem w 26 odcinku też był remis. Dopiero wyzwanie bodajże chyba nawet wyzwanie Harolda nie wystawiło im jednoznacznego wyniku, bo wyzwanie Harolda w 26 odcinku polegało na tym, że mieli uczestnicy, czyli Beth i Duncan w tym przypadku, mieli dostosowywać
jakby to można powiedzieć, ruchy swojego ciała do danej figury, jakie Duncan im tam pokazał. I tak czy siak nie wyłonili zwycięstwa. Dopiero potem się udało, bo jeden z zadań, który wyznaczył jeden z uczestników, i dopiero wtedy wyłoniono zwycięstwo. Było bardzo ciężko, ale w końcu się udało. Ten też poznajemy oficjalnie chłopaka B w tym odcinku, co było wielkim zdziwieniem dla mnie, jak oglądałem po raz pierwszy plan totalnej porażki w 2010 roku. No i także Duncan, jakby to można powiedzieć, cieszył się, powiedzmy, że z wygranej. I potem chciał się umówić z Courtney dla kolacji. Ta oczywiście przysała na, bo to można powiedzieć, to całą propozycję. Oczywiście w obu zakończeniach tak było. Aczkolwiek uważam, że potem no, zaczęły się schody, bo plan totalny porażki skończył się miło. Do Duncana naprawdę nie było się do czego przyczepić, jeśli chodzi o jego charakter, osobowość, planie totalnej porażki, bo naprawdę no, imponował mi bardzo, wręcz był moim idolem w dzieciństwie. No ale no, totalna porażka w trasie. Trójkącik Gwen, Courtney, Duncan, to co już wspomniałem we wstępie. Zazdrość jednego z drugim, potem wiecie, miłowanie się pomiędzy Duncanem, Gwen. Lubiłem tę ślip, ale do pewnego momentu, kiedy jedna ze stron została poszkodowana. Czytaj Courtney, aczkolwiek Courtney też swoją oliwę do ognia dodawała tym, że była zazdrosna w drugą stronę i ona w kierunku tej dwójki wybuchała mocno agresją. Z jednej strony ma usprawiedliwienie, ale też mogli scenarzyści troszeczkę inaczej to rozegrać. Nie wiem, mogli dać jasno do zrozumienia, nie wiem, nam oglądającym, że związek Courtney-Duncan nie ma sensu i jednak Duncan i Gwen bardziej do siebie pasują, na przykład coś w tym stylu, mógł jakoś tak to bardziej poprowadzić, a nie przepychanki się kilku stron konfliktu. I w rezultacie można powiedzieć, Duncan tak czy siak został wykopany w 21 odcinku. Jeszcze te, można powiedzieć, jego gówniarskie zachowania, że on nie będzie śpiewał, bo dziewczyny tylko śpiewają i małe ptaszki i tego typu komentarze, jak to było w pierwszym odcinku totalnej porażki w trasie, naprawdę. Duncan zachowywał się poniekąd dziwnie w totalnej porażce w trasie. Uważał, że bardzo duży spadek formy nastąpił w totalnej porażce w trasie, aczkolwiek tragedii jeszcze nie było, tylko mówię ten sam wątek miłosny. Aj. Ja tutaj nie jestem, można powiedzieć, jakiejś, po jakiejś stronie konfliktu, wiecie, że Ship, Gwenkan, Duncan x Courtney, ja tutaj się w to nie bawię, bo tak czy siak uważam, że Duncan najlepiej ma, jak nie ma żadnej dziewczyny w programie, w mojej opinii. Najlepiej sobie radzi, aczkolwiek no wiadomo, że taka relacja Courtney-Duncan wypada najbardziej korzystnie, aczkolwiek po tej, co zostało poprowadzone tutaj po raz w trasie, wolałbym, żeby on ani z jedną, ani z drugą nie miał jakichś większych, w sensie nie to, że relacji, bo relacje może mieć, w sensie przyjacielskie, ale że nie związkowe, bo gdy Duncan chodzi związki, no nie kończy się to zbyt dobrze. Może dlatego, że obie dziewczyny, Gwen i Courtney, to też mają troszeczkę takie dosyć ciężkie charaktery, bardziej Courtney, bo Courtney jest osobą mocno emocjonalną, wybuchową. Gwen jest bardziej z charakteru spokojna, mimo że ma swój mroczny taki charakter, bo wiadomo, jest gotką i tak dalej, ale nie ocenia się ludzi po wyglądzie, moim zdaniem, że jest gotką, to nie oznacza, że jest osobą, wiecie, jakieś emo i tak dalej. Po prostu jest to spokojna dziewczyna, która też jest taka troszeczkę rozdarta, moim zdaniem, emocjonalnie, też robi głupoty. Co ewidentnie pokazywała też plejada gwiazd, bo praktycznie z charakteru stała się pod ten Zoe 2.0. Chociaż to wiadomo, ja bardzo lubię Zoe, szanuję tą postać, bo to jest jedna z moich ulubionych, można powiedzieć, żeńskich postaci w totalnej porażce, ale zrobienie z Gwen taki drugi Zoe to już było trochę lekkie przegięcie, bo i opinii mi się to akurat nie podobało, co się działo w plejadzie gwiazd. Ale wracając do Duncana, no i co, no był tak naprawdę bardzo łatwy ten styl do eliminacji wrzesą, że był praktycznie rozrażniony grom i potem Alejandro go wykopał właśnie w 21 odcinku. No i tak to się właściwie działo. Potem mamy plejadek w jaździe Duncan, no ma dosłownie rozwojenie kurwa jaźni, bo ja to nawet nie wiem, jak to nawet nazwać. Z takiej zajebistej postaci, jakim w pierwszych dwóch sezonach, szczególnie w planie totalnej, ponieważ gdzie
naprawdę zachowywał się bardzo w porzo w stosunku do każdej postaci. Mimo że nie wyszło z Gwen w pewnym momencie, w sensie nie wyszło z Courtney w pewnym momencie, to kurna trzymał fason. A co się z nim stało w Plejadzie Gwiazd? To ja pierdolę. Przepraszam, że ja przeklinam, ale naprawdę, ja nie umiem innych słowa tego opisać, co się z tym chłopem działo. Jedyne, co było dobre w Duncanie, w Plejadzie Gwiazd, to wątek z Malem, gdzie on sam nam o tym wyjawia w czwartym odcinku, że gdzieś głos Mala skądś kojarzy. Potem mamy w szóstym odcinku potwierdzenie, że Mala, aka Majka, kojarzy z Poprawczaka, bo razem z nim był Poprawczak i ją trząsł Poprawczakiem. To wątek był akurat spoko, bo więcej mogliśmy się dowiedzieć o przeszłości Duncana i jego wczesnych latach młodzieńczych, gdy trafił do Poprawczaka za podpalanie. Ale nie! Potem mamy zazdrość w stosunku do Courtney, przez co Duncan zrywa w rezultacie z Gwen. Potem mamy na siłę wątek, że Duncan chce być zły, mimo że był bardziej postacią taką neutralną niż złą, bo patrzcie na przykład dania Królika DJ-owi w pierwszym sezonie, pomaganie Courtney w czynniku fobii, gdzie pomagał jej zwalczać swoje, można powiedzieć, swoją fobię. Patrzcie też stosunek do DJ-a i Owena, że był bardzo przyjacielski, i też do Jeffa, no dobrze, że bardziej do DJ-a i Jeffa niż do Owena, bo tam Owena czasami zastraszał, ale to nie było nic akurat poważnego, co jakoś by mocno wpływało na ich relacje. A potem patrzcie sobie, porównajcie sobie właśnie sezony 1-2 i częściowo trzeci, bo jeszcze w trzecim powiedzmy, że Duncan nie był aż taki zły. Ale potem patrzcie, Plejada Gwiazd, no ja pierdzielę. Jestem zły. I tak dalej, naprawdę mnie to tak denerwowało. Tak jak ja naprawdę Duncana szanuję, lubię, to tak jak dla mnie Plejada Gwiazd zrujnowała jego postać, przez to, że właśnie się pojawił wątek Courtney Gwen i chciał jednocześnie obu panią zaimponować. Szczerze, scenariuszowo nie wypada to jakoś mocno źle, ale nowy scenarzysta, który był wzięty z Netflixa, który praktycznie na dobrą sprawę mogę zobaczyć, można potwierdzić nawet, że nie ogląda totalnej porażki, bo takie ważne kwestie w stosunku do Courtney popełnił takie babole, na przykład pamiętacie wyzwanie, gdzie Courtney jadła w trzecim sezonie obrzydliwe jedzenie? Tak na dobrą sprawę, bez żadnego, można powiedzieć, problemu. W sensie takim, że potrafiła zjeść obrzydliwe jedzenie, nie żygając. Potem ona w Plejadzie Gwiazd na przykład mówi, w odcinku 11, Lody Błotnistych Lodziast, tak się ten odcinek chyba nazywał, mówi wprost, ona nienawidzi obrzydliwego żarcia. Dosłownie. Gdzie, kurde, no, była w stanie wpierdzielać, brzydko powiem, niejedną żydliwą rzecz w pierwszym sezonie, w trzecim. Tutaj nagle, będę wymiotować. Naprawdę. To ja tak raz pod względem postaci Courtney, Duncan, Gwen, o rany. Można historię pisać. Ale wracając do Duncana, powiem wam, no, naprawdę, ten wątek, powiedzmy, że miłosny, nie wiem, tutaj bardziej ten trójkącik, bardziej to tak nazwę profesjonalnie, trójkącik miłosny, niszczył tą postać. Jeszcze potem on miał tak naprawdę zaburzenia jakieś chyba psychiczne, ponieważ jak trafił do drużyny chłopików w czwartym odcinku, to powiedział coś w jednym z odcinków bodajże piąty, że zła, dobra atmosfera źle na niego wpływa. Powoduje to, że akurat on nie może się w ogóle na niczym skupić i staje się dobry, i to mu się bardzo nie podoba i za wszelką cenę chciał być zły. Gdzie doszło w 8 odcinku Plejady Gwiazd, wasz regat obiekty moich żartów, do tego, że wysadził domek aka willę Chrisa, za co trafił oczywiście, jakby to można powiedzieć, do więzienia. I no, uwaga, naprawdę to pod względem scenariusza spoko, ale wykonanie tego wołało pomsty do nieba, bo naprawdę ja się denerwowałem, jak ten wątek w ogóle został poprowadzony. Ja nie rozumiem, jakoś taki Duncan nie miał nic przeciwko mieć przyjacielskich stosunków do Gwen, Jeffa, Owena, Courtney, Lindsay nawet, no, do jakiejkolwiek postaci.
gdzie w Plejadzie Gwiazd się irytował, bo na przykład miał dobre relacje z Zoe. Mimo, że to była poniekąd w jakimś tam stopniu jego przyjaciółka, no. LOL. Po prostu. Nie wiem, co scenarzyści zrobili z Duncanem w Plejadzie Gwiazd, ale to nie był ten sam Duncan, którego znaliśmy z oryginalnej serii sezonów 1-3, aczkolwiek no już nie zaczęli kombinować w trzecim sezonie, ale jeszcze nie było aż takie tragedii jak w Plejadzie Gwiazd, ale na rzecz symptomy z totalnej porażki w trasie tak zwanego trójkątu Duncan, Courtney, Gwen no przeszły na Plejadę Gwiazd, tylko że wzmocniono kilkukrotnie i niszczony do takiego stopnia, że no Duncan postradał. Szczerze zmysły postradał, no co tutaj mogę powiedzieć, ja się bardzo cieszę, że odpadł, ale szkoda, że trafił do więzienia, szkoda mi typa, bo mimo, że to co się stało z nim w Plejadzie Gwiazd, co z nim zrobili w Plejadzie Gwiazd, to uważam, że to jest mimo wszystko bardzo fajna i pozytywna postać, która no niejednokrotnie zaskakiwała no pozytywnie, aczkolwiek no wiecie co się jeszcze wiąże i co się potem oczywiście stało w Plejadzie Gwiazd, no niestety. No cóż, trudno. Wiem, że tu się głównie na Plejadzie Gwiazd skupiałem, ale mówię też nie streszczeniu, wspomniałem o tym, co Duncan zrobił bardziej złego w trzecim sezonie i co z czego wynikało. No i sami wiecie, jak to oczywiście wygląda. Więc ogólnie podsumowując, dla mnie postać jak najbardziej pozytywna, poza trzecim sezonem, bo od połowy trzeciego sezonu, gdy się zaczął trójkącik Duncan, Gwen, Courtney, i cała Plejada Gwiazd do kosza, jeśli chodzi o jego postać. Mimo, że podobała mi się relacje jego i Zoe, i ewentualnie tam, można powiedzieć, częściowo jego konfrontacja z Malem, bo przynajmniej dowiedzieliśmy się więcej o przeszłości Duncana. Tak poza tym, no cóż, wypadło miernie w Plejadzie Gwiazd, a nawet bardzo źle wypadło, jeśli miałbym taki być bardziej ostry i surowy. Aczkolwiek szkoda, że bardziej nie pociągnięto wątku Mali Duncan. Myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że gdzieś ten wątek zostanie bardziej pociągnięty, aczkolwiek no patrząc na to, że nowe sezony raczej nie będą zakaczały o stare dzieje, przynajmniej ja mam takie przeczucie. Nie może to akurat się potwierdzić, mam przynajmniej taką nadzieję, że moje przeczucia się nie potwierdzą. To mi się wydaje, że Duncan przepadł, ten stary, dobry Duncan. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo też te postacie mogą wrócić w reboocie z innymi charakterami, jeśli Duncan się nawet pojawi, więc moja subiektywna opinia na temat, może taka subiektywna bardziej moja opinia na temat Duncana jest taka, że postać bardzo pozytywna, ale kompletnie go zepsuli w trasie od pewnego momentu, tak bardziej od połowy sezonu i cała Plejada Gwiazd do wyrzucenia z jego udziałem. Dosłownie, w Plejadzie Gwiazd nie dało się go oglądać. Moim skromnym zdaniem, nie musicie się oczywiście ze mną zgadzać, więc zapraszam was wszystkich serdecznie do pozostawienia odpowiedniej opinii w komentarzach, co tam wy na ten temat sądzicie, a ja wam życzę miłej niedzieli i do następnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Heja!